Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I kolejny odcinek Speedruna 4.0. Początek roku, dużo tych odcinków, trochę nadrabiamy. Ranking już jest powyżej 2000. Zaczynamy z 500. Zapraszam do gry, gdzie właśnie to robię i tłumaczę ruchy. Posunięcie D4. No to co? Zagrajmy. Benoni. No jest to ruch, który jest dosyć fajnym ruchem agresywnym. Jest od razu bicie. To najlepsze rozwiązanie nie jest ze strony białych. W sumie nie wiem, czemu białe w ten sposób grają. Ja tutaj preferuję bardzo szybko zagrać posunięcie E5, żeby zbić od razu pionka na C5. To się udaje. Jedyny minus jest taki, że po prostu białe tutaj mają to centrum. Jest skoczek na F3 i teraz pytanie, jak dalej? No myślę, że skoczek C6 tutaj z obroną. Jeszcze D6 wchodzi w grę. Ale myślę, że skoczkiem. Wyprowadzenie figury jest tutaj ważniejsze. Zdecydowanie. Przede wszystkim gość na pewno się czai na posunięcie goniec G5. Nawet po goniec G5 pozwolę sobie raczej na F6 najpierw, a potem skoczek A7. Skoczek A4... Dziwne. Oj, bardzo dziwne posunięcie. Znaczy tak, tutaj jak dam szacha, no to on się zasłoni albo zagra C3. Więc i tak gońcem będę musiał uciec. Bardzo zły ruch według mnie. To znaczy, to jest kompletnie posunięcie bez sensu, bo i tak będzie skoczek musiał wrócić, straci tempo. Zastanawiam się nad szachem, on się zasłoni tu, bo jeżeli zasłoni się pionkiem, to ja ładnie ucieknę sobie na E7 i będę groził B5. Goniec B4, goniec D2, to rozpatruję i tak chyba ucieknę. Goniec D2 nie będzie stał najlepiej. Dajmy szacha. C3, czyli jeszcze bardziej się pomylił, albo pomyliła według zdjęcia, nie wiem z kim w sumie gram. Goniec E7. No i teraz grozi prosty ruch B5. Jasne, no tutaj należy pewnie zagrać jakiś ruch typu E4, ale skoczek już ma problem. Już nie ma za bardzo dobrego powrotu, jakiś ruch C4 ewentualnie, ale wtedy będę miał możliwość zagrania tutaj pionkiem. Już mam taką możliwość. B4? Tu wejście jest na pewno niedobre, bo D6, się tego w ogóle nie boimy. B5 tutaj? B5 nie będzie mi też stał ten pionek tak jakoś super optymalnie. E4 mnie kusi. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy zatańczyć. Gramy E4, chociaż wyprowadzenie figury czy zagranie D5 było na pewno dobre. Ale dlaczego by nie? Nie spróbować zagrać troszkę ostrzej. To znaczy tak, ja tutaj kompletnie niczym nie ryzykuję. Zaraz sobie wyprowadzę skoczka, może F5, ale raczej nie. Raczej szybki skoczek, szybka roszada. Potem D5, goniec. Nie muszę tu kombinować, on stoi źle. Przeciwnik, w sensie przeciwniczka. No, na ten ruch też po cichu liczyłem. I teraz mam możliwość zagrania E3. To jest taki częsty gość w moim repertuarze. Jeżeli taka jest możliwość, to często z tego chciałbym skorzystać. Bo tutaj bardzo opóźniam rozwój przeciwnika. Z drugiej strony, jak zagram tak, to obronie pionka też będzie całkiem w porządku. Tylko, że on wtedy E3. Dobra, zagramy E3. Nie będziemy się patyczkować. W ten sposób trzeba grać i D5 zagram. What? Skoczek na F3? Bez sensu. No to deroszujemy króla, wyprowadzam szybko skoczka. No, szach jest tutaj na E4 możliwy. Cudownie to stoi. Jasne, może być posunięcie B5, skoczek wtedy pójdzie też na bandę, ale ja będę miał fajną odskocznię. On nie. To nie będzie też wyjścia, ale no to już ta opcja, no zobaczcie, to już 9-10 ruchów i białe już mają przechlapane. Ranking 2000 i gość tak słabo gra. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale się dowiem. No cóż, tylko się cieszyć. Hetman D3 z planem pewnie E4. No to przeszkodzimy w tym planie. Szybkie D5, bo roszadę zdążę zrobić. Tutaj przeciwnik nie może zrobić roszady, więc to jest ten plus, więc mogę sobie pozwolić na takie zagranie. Ale też właśnie takim zagraniem pokazuję, że przeszkadzam przeciwnikowi w grze. Przepraszam, się uśmiecham, bo co to w ogóle jest za ruch? Przecież gram tutaj. Dobra, dam szacha, bo jeżeli król odejdzie tu, to takie ruchy istnieją i szybko wygrywam. A jeżeli na G1, no to tym bardziej... jak to stoi, nie mam pojęcia.
Może w ogóle tak jeszcze spróbować przeciwnika męczyć? No jasne, że tak. Figura niech wychodzi. Grozi skoczek na G3. Jakbym grał partię klasyczną, tak bym zagrał. Zwykle w blicu to tam się aż tak mocno człowiek nie zastanawia nad super posunięciami w danej pozycji, aby wykonać posunięcie takie w miarę poprawne, które daje nam jakąś tam satysfakcję, czy wiemy, że to jest rozwojowy ruch. Ale Gwinie C5 na pewno przeszkadza przeciwnikowi, bo chce zagrać tutaj. Ten ruch jest na pewno dobry. Jeszcze roszada, mówię, to jest kwestia tylko czasu. No i Hetman zaczyna tańczyć. W ogóle takiego ruchu się nie boimy, że tutaj coś będzie bite. Olewamy to chyba. Czy zagrać Hetman tutaj na D7? Nie, no olewamy. Olewamy to. Pionki na B7 są kompletnie nieistotne. W takiej sytuacji, gdzie atakujemy, jeżeli Hetman zagra tutaj, to ja Hetman D6 sobie zaplanowałem. I wejście na G3. Tylko tutaj jakaś opcja będzie. Trzeba będzie uważać. Okej, nie ma bicia pionka. Dobra. No to teraz po prostu obronię B2, grając hetmanem na D7. Ale chodzi o to, że chcę też właśnie tutaj zagrać, obronić. Chyba to wieżą. Bo ta wieża się może przydać jeszcze. Chociaż nie, druga wieża była lepsza, bo A6 też groziła. A6. Nie, ale bronię po prostu pionka. Skoczek jak stąd pójdzie, to jakieś widełki się pojawią. O, właśnie. Już się pojawiają widełki, gość podstawił. No jak zbiję skoczkiem, to nie będę miał opcji widełek. Tutaj zbijam gońcem najpierw skoczka, a potem skoczkiem na C3. Zobaczcie, przeciwnicy się sami wysypują. Nawet chyba hetmana złapałem w tym momencie. Już tam nawet wieża mnie nie interesuje. Łatwo. Słuchajcie, łatwo. Zbyt łatwo. Okej, no, ale to wynika z bardzo złej gry przeciwnika. No, nie moja brocha. No, trzeba to też umieć wykorzystać. Starać się to wykorzystać. Mamy D4, mamy D6. Okej. E5 będzie taki ruch. No mogę zagrać tak. Jeżeli jest posunięcie E5, to skoczek C3 również, bo tutaj można dojść do obrony królewsko-indyjskiej. Tak się też dzieje ze strony czarnych. Tutaj spokojnie zagram gońcem na E2. Mogę zagrać system Auerbacha. Już nie bardzo, bo skoczek zagrał tu, ale to ja wtedy chyba D5 po prostu. Taki ruch od razu zagramy sobie, tego skoczka będziemy stąd przepędzać i posunięcie F4. Skoczek tu nie wejdzie, bo będzie słabo stał i koniec na E3. Tak po prostu. Dobra, i wyprowadzenie skoczka będzie miało sens, będzie miało bardzo duży sens, bo jeżeli zagra tu skoczek, to mam opcję taką. C5. Drogi przyjacielu. Bo teraz jak zagrasz mi tu, tego nie chcę, to gramy H3. Gramy H3. Skoczek na H5. Ma tam jakąś opcję, ale niedużą. Teraz roszada. Nie no, tutaj pozycję mamy również, myślę, że bardzo. A w ogóle gram z Polakiem? Przepraszam, nie. Indonezyjczykiem. No, flaga, tak, Krzysztof. Jest posunięcie A6. No, B5 będzie tutaj kombinowane. No to A4 to jest proste posunięcie, które zapobiega B5. To są tak proste ruchy do nauki, a jednocześnie dające taką. Przeciwnikowi taką opcję, znaczy pokazujące charakter i pokazujące też, że tutaj nie damy sobie w kaszę dmuchać. Skoczek chce zagrać tu. Okej. I goniec chce zbić skoczka. Na to pozwolimy, nawet na zdjęcie pionka. Tego ruchu nie chcemy. Więc gramy tak. Bo jak zagra przeciwnik tu, to sobie zagram tu. Jak zbije, no to sobie niech zbija. Skoczek tutaj groźny nie jest. Tutaj bronimy pionka. Jeżeli zbije, to zbije. To super, bo on odda bardzo silnego gońca. Jest to bardzo dla nas pożądane. Wow. A to jest dobre posunięcie. To jest bardzo dobre posunięcie. Myślę, że goniec D2. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja zbijam tutaj i atakuję hetmana. Chociaż taki ruch będzie. Nie, bo skoczek broni. Bicie w zanadrzu. Goniec D2.
Okej, okay, bo on musi odejść hetmanem i teraz chodzi też o to, że tutaj jak on odejdzie hetmanem, to może hetman c2. Bo taki ruch też przeanalizuje. Bicie, bicie, bo tam goniec f4 na końcu jest. Ale tu figury będą się atakować. Dobra, tutaj się chyba nic nie zdobywa. Hetman b6. Okej, okay, ale to co, tak jeszcze mogę zagrać, bo tutaj bicie nie wchodzi w grę, bo chyba łapie hetmana. Łapie czy nie łapie? Praktycznie łapie. Bo jeżeli tak, to wieża a2 i hetman b4 i tam na przykład zagranie typu tutaj. No właśnie, dlatego uciekł. Teraz pytanie, czy zbić? On odbije skoczkiem. Chyba zbić, chociaż szkoda mi trochę tego gońca, ale chyba tak, chyba trzeba tu rąbnąć, bo taki ruch... Nie, trzeba zbić. Trzeba zbić, bo znaczy będę miał też g4. Zastanawiam się teraz w ogóle nad biciem skoczka, bo on chce mi wejść tu. Mogę też skoczkiem spróbować zagrać, ale pionek mi poleci. Chwila. Tutaj, tutaj. Może po prostu odejście skoczkiem tu. Chociaż nie, będzie pilnował pole e6. Bicie, bicie wieżą. g4. Może mieć to sens. Może być to sens. Szkoda mi trochę tego gońca wymieniać, ale skoczek chyba jest dosyć silny, więc jednak ten skoczek trochę napsuł mi tutaj krwi. G4. Tak od razu. Myślę, że to działa dobrze. Posunięcie pod tytułem król G2 chyba coś takiego trzeba zagrać. Bo tu zawsze jakieś tam opcje gońca są, a wieża E2 jeszcze optymalnie będzie stała. Może hetman C2, może wieża E1. Tutaj co grozi? Tutaj jakieś bicie grozi. Zagranie chyba takie będzie dobre. Tak, bo sprowokujemy go do H6. Chociaż H5 jest ciekawe. Ale nie, to wtedy mam skoczek E6 i tutaj F5 zalepiamy dziurki. Dobra, to powinno być dobre. To powinno być ok. Bo jeżeli H6, to osłabi sobie punkt G6. Będę miał opcję zaczepki hetman C2. No i jest H6, dobra. Skoczek E6, jeszcze analizujemy hetman tutaj. Dobra, to powinno działać. No i te gońce się wymienią, jeszcze tam jest F5. Dobra, tu trzymamy. Oczywiście może być ruch D5. Ale nie jest. F5, po prostu. Goniec się też otwiera, to się dobrze trzyma. Bicie, bicie. No, ten pionek albo będzie słaby, albo będzie mocny. Tutaj wymiana hetmanów będzie dobra, bo jest walka o punkt D5. Jeżeli on wymieni, no to super. Potem stajemy tutaj skoczkiem. Nawet wieża A3, wieża B3, taki plan bym też sobie zastosował. Gramy na gnieciucha, znaczy też na końcówkę trochę. Wybicie z mojej strony najlepsze by nie było, bo on pionkiem by wybił i raz, żeby się otworzyła mu tu świetnie linia, a dwa, że trzymałby pola, no głównie pole D5 by trzymał. A jak nie wymieni mi hetmanów, to ja zagram skoczkiem. Bicie, bicie. O właśnie, skoczek. Grozi skoczek E7. Jak on zbije tutaj, to ja zbijam. Hetman B4, B5, ok. Tutaj, tutaj, tutaj król odejdzie. Właśnie te ciężkie figury zostaną. To jeszcze przemyślę, bo może tak w ogóle? Nie, trzeba być tym pionkiem. I teraz przejście nastąpi królem. Tutaj. Tego pionka pozwolę mu wziąć tutaj, bo chcę zagrać szybko tu. A bicie może być ryzykowne? No zawsze to wieża patrzy, ale to mówię, on będzie teraz na skrzydle hetmańskim próbował cisnąć, a ja będę chciał cisnąć na skrzydle królewskim i już go wiążę. Już go wiążę. Teraz pytanie, jak dalej, bo możliwe, że trzeba grać tak. Bardzo uważnie tu trzeba pograć. Kusi mnie bicie. A, bicie jest w ogóle świetne. Jak zbiję królem, to wygrywam. Jak zbiję hetmanem... A, lepiej. Tak trzeba chyba zagrać. Jak on nie odejdzie gońca, ma się obronić, to wybijam do końca i wygrywam, bo goniec c3. Ale jeszcze analizuję to bicie. Hetman bije. Goniec c3, wieża f6. Wieża g2. Hetman tam gdzieś odejdzie. Ja zbiję, on zbije. Ja tu. On da szacha. Ja tu, i on wieża G8.
Zagrajmy tak. Żebym tylko nie żałował. Możliwe, że tam bicie trzeba było wykonać, ale no, doliczyłem się, że nie. Istnieje opcja pomyłki z jego strony. Właśnie. Pomylił się. Ale co mógł zagrać? Mógł zagrać tu? To się tak za bardzo nie chce, co? Bo tam jakiś wjazd i maty. No, pomylił się, dobra. Bijemy. Znaczy tak, jeszcze jest taka opcja, że po prostu po wybiciu on może zbić mi gońca. Ale, aha, może mi zbić gońca przecież, no tak. Jakiś F6 chyba trzeba będzie zagrać. Co ja zrobiłem w ogóle, Krzysztof? Dlaczego ja nie zagrałem tu? Dlaczego ja nie zagrałem goniec C3? Śmiałbym szybką wygraną. No właśnie, a teraz jeszcze trzeba się męczyć i to nie wiem, czy to jest... Dla mnie wygrana, ale chyba taki ruch. Tak, bo każdy szach wiąże się z zasłoną. Hetman stoi dobrze. Chodzi o to, że jak on wybije, to ja mam opcję taką. I jeżeli on na przykład da mi jakiegokolwiek szacha gdziekolwiek, to ja się zasłaniam z szachem i matem potem na G7. Dobra. Wydaje mi się, że on musi grać coś w tym stylu. Wieża G8, wybicie, wybicie. Wybicie. I kwestia tylko wiecznego szacha. Nie, nie będzie, bo odejdę królem i zawsze tu będę miał też szacha. Dobra, no to jest wygrana. Dobrze mówię. Wieża F8 jeszcze chodzi mi po głowie. Nastąpił szach. No tak, to muszę się zasłonić. I on teraz pewnie zagra coś w tym stylu. To wybijemy. Będzie groził tam szach. No a tam goniec C3 miałem wygraną wcześniej. W tym wypadku, o, goniec C3. No, za szybko zagrałem. No tak, ale tutaj się robi już ciężko. Aha, tutaj jest bicie. To on wybije. I teraz tak, jeżeli tu, to też jest dobre, bo grozi tam. On musi wieża F8, będzie mu ciasno. Aha, potem mam szacha. Dobra. F7. No i szach. Tutaj on się zasłoni. To tak jest wygrana wieżówka. A może w ogóle tak jeszcze szybciej wygrywam? Bo tam grożę ruchem? No myślę, że tak. Właśnie. Tutaj wygrywam szybko. Zgadza się. Tutaj jest szybka wygrana. Nie, nie jest. Znaczy, też jest wygrana, bicie, bicie, chociażby to, ale chyba taki ruch. On się zasłoni tu, ale no tutaj to nie, bo bardzo szybko wygrywam, bo pionek się rozszczepi, ale jak tu, to tu i no też wygrywam. Dobra, to jest lepsza wygrana, hetman B2. No musi się zasłonić. I potem D6, E7. Nie, D6, tak, E7, dobrze, 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 Krzysztof, dobrze policzyłeś. Ale ciekawa partia się zrobiła. Ciekawe motywy się pojawiają właśnie w tych tutaj zakątkach, czeluściach szachowych. Wymiana, ten pionek wygrywa. No i teraz tak, jak on wybija, to idę E7. Tak zwane przełomy trzeba mieć w głowie koniecznie. Przed burzą, no ale gość 2034, no to już jest ranking. No właśnie, tu już słuchajcie, ten speedrun przechodzi takiej fazy troszeczkę ku końcowi. Znaczy, to jeszcze daleko do końca, mimo wszystko, ale już będzie ciężko, będzie coraz ciężej. Ok, szukajmy sobie kolejnego przeciwnika. 2066, no i lecimy z ruchem znowu D4. C5, czyli zobaczcie, to co ja grałem w pierwszej partii w tym odcinku. No ja przepycham tego pionka. Też lubię grać to kolorem białym. Tu gram od razu E4. E5, no dobra. Będzie plan pewnie taki, taki. Z G3 sobie zagrajmy.
żeby się wybronić. Jakby co? Skoczek C3. C4 mnie nie interesuje. Wolę mieć otwartego tu gońca w razie czego. Aha, no jak już zrobiłem domek, no to trzeba ten domek chyba wykonać do końca. Chociaż z drugiej strony. Kto mi każe? Nie, no ale dobra. Najpierw wyjdę skoczkiem. Aha, goniec mi zagra tutaj. Dobra. A, bez znaczenia. I tak, właśnie chciałem w ten sposób skoczka przerzucić i wstawić go na pole C4. Jeżeli goniec zagra mi tu, to poczęstuję go ruchem F3. Tutaj trzeba ustawić taki fajny plan, znaczy ustawić fajne figury w postaci skoczek C4, A4. To jest całkiem ciekawe. Właśnie, trochę dużo ruchów skoczkiem zrobiłem, ale to ma sens i tak się w ten sposób gra. No A6 to A4 obowiązek. I tutaj chodzi o to, że właśnie skoczek fajnie trzyma pole B6, tu zaraz A5 zagramy. Kosztem oczywiście teraz roszady, te G3 takie niefortunnie wyszło, ale chciałem się już zabezpieczyć przed planem goniec E7, goniec G5 szybkim, żeby mi wymienił gońce, co też można zrobić białymi. Ale, o właśnie, no to F3 częstuje gościa od razu. Tu na razie nic nie grozi. Wyprowadzenie kulturalnie gońca na E3. Więc D7 w ogóle to chyba bzdura jest z jego strony. Okej, okay, taki ruch i taki ruch będzie chciał zagrać. Ewentualnie F5 będzie chciał zagrać. Jak zagram tu, to porobią mi się dziurki. Tego nie chcę. Może tak po prostu. Bo jak F5 to bitka. Jak tutaj? Co? Ja czegoś nie widzę? Aha! No nie widzę przecież. Nie widzę tego, że jak bije, to on bije. A, z tym ślepotka. Ale nie, to jest ok, bo jak wymienię białopolowe gońce, dla mnie to jest w porządku. To jest dla mnie w porządku. Mógłbym tego w sumie nie robić, ale zrobię. I zrobię krótką roszadę po prostu. Trochę sobie niby osłabiłem króla. Wejdzie skoczek, atakuje tutaj. Nie szkodzi. Na razie to jest bronione. Szach na H3 niegroźny, bo król G2. Skoczek na E4 łapie świetną placówkę. To jest dla mnie ważne. Ale też A5 chodzi mi po głowie, wieża A3. Dobra, będzie chciał tu wymieniać, to jest oczywiste. Może mu na to nawet chyba pozwolę. Zagram A5, bo jeżeli on mi wybije, to ja wybiję to skoczkiem z tempem. Zawsze skoczkiem mogę wrócić. No i to jest właśnie partia skoczków. Ta wieża może mi się fajnie też rozciągnąć poprzez ruch A4, tam na czwórce, ale raczej na A3 i tu. Taki będę miał plan. Bo tutaj jak skoczek D7, będę chciał się rozwijać, to mogę trzasnąć gońca, a potem wziąć pionka za friku. Naprawdę? Tutaj? To strzał. Chociaż za szybko może pograłem, bo może warto było wrócić i grozić H4. Ale z drugiej strony jak zbiję tym. Zbił wieżą, dobra. Wieża A3. Ten ruch mi się bardzo podoba, bo jak zagram tu, to on będzie musiał tutaj tego pionka B7 po prostu bronić. A wieża może się przydać też fajnie czasami do obrony. To też działa dobrze. Skoczek chce wejść na F4, to jest oczywiste, ale to skoczek A4. Aha, moment, tutaj strzał, strzał, strzał. A co ja gadam? Skoczek E4, jaki strzał? Czy skoczek broni na G3? Fatalnie zagrał. I tak. Konsekwentnie będę podgryzał go nawet z tamtej strony. Skoczki już świetnie też atakują pole D6. No hetman broni. Ok, ale tu mam chyba tutaj strzałkę i wygrywam. Jeszcze tylko tak patrzę tutaj, bo na to trzeba zawsze uważać. Tu zawsze zdążę zagrać. Może tu, bo teraz tak, tutaj na G3, B6, hetman zagra tu. Teraz tak, jak ja tam zbiję wieżę, on mi tu, ja tu.
No to dostanę mata. Nawet chyba nawet nie dostanę. Ale nie chciałbym tego tak bardzo ryzykować. Czy na pewno jest dobrze? Znaczy tu na pewno jest dobrze, tylko się zastanawiam, może tak w ogóle? Możliwe, że ten ruch też działa, bo chcę zdobyć, ale tu wpuszczę skoczka, tego też nie chcę. Dobra, hetman e2, żeby mieć opcję hetman g2. Tutaj wzięcie wieży było bardzo kuszące, możliwe, że trzeba było to brać, ale na spokojnie, to jest kilka dróg do zwycięstwa, więc nawet mniejsza przewaga materialna da mi możliwość. A zaraz, przecież skoczek mi tutaj wchodzi, mogłem zagrać hetmanem na d2. Dobra, jak zagra mi skoczek tu, to nie mam wyjścia, to hetman d2 przyznaje się do błędu. Jak mi wejdzie tutaj hetman, no to skoczek i tak broni na g3 lepiej. Więc to działa, obrona jest, a tam i tak będzie groziło wzięcie. No właśnie, hetman d2 trzeba było zagrać, no to tutaj teraz mój błąd. Mój błąd, ale skoczek już nie wywiera mi presji na polu g3. Oczywiście może on tak próbować, ale wtedy g4 na końcu, jak h4. Tu nic nie ma, bo zasłaniam, uciekam królem, tu bronię, zawsze wieża może tutaj fajnie się zasłonić. No tak, to się trzyma, tutaj się wszystko dobrze trzyma. Okej, okay. Zagrał tu, więc ja mam chyba teraz prostą możliwość wzięcia jakości. Z drugiej strony bicie w przylocie jest też bardzo kuszące. Wiecie co? Zbiję w przelocie. Nie lubię, jak ktoś mnie gniecie. Zbiję w przelocie. Pionek więcej, on i tak wygrywa, bo jak tutaj, to mogę sobie pozwolić potem na strzałkę tutaj do końca, wzięcie skoczka. Właśnie. Są możliwości? Są. Tutaj to nawet też opcja zbicia, ale ten pionek nie będzie mnie kompletnie interesował. Nawet jeszcze jest taka opcja skoczek C5, tutaj, 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 tutaj. Już nawet można sobie pozwolić na poświęcenie dwóch figur za wieżę prawdopodobnie. Myślę, że łatwo. Oczywiście mój komentarz może powodować to, że o, tu nie jest tak prosto to wygrywać, ale to jest dobry debiut białymi. To jest taki wygodny debiut białymi i kwestia zrozumienia kilku takich aspektów strategicznych pozwoli nam na pewno grać to łatwiej, przyjemniej. Ale to nie tylko takie otwarcie, to się wszystko wiąże ze sobą. W wielu otwarciach są podobne rzeczy. Dlatego warto też grać różne debiuty, grać różne motywy, znaczy wykonywać różne motywy, różne idee, one się powtarzają. Szach nastąpił, ok, no to co, kulturalnie uciekamy. Wieży może nie wziąłem, ale ten pionek daje radę. Skoczek w ogóle jego nie gra, wieża nie gra, przecież to są atuty, które są atutami. Ja nawet mogę sobie chyba pozwolić na zagranie wieżą na A1. Kompletnie mam dużo dobrych rzeczy tutaj do zagrania. Tylko trzeba to dobrze zagrać. Ok, myślę nad hetman G2, znaczy nie myślę, od razu tak zagram. Bo jeżeli on, aha, bo on może uciec, to najwyżej zagram z powrotem. Jak wróci, to pomyślę co dalej. Ale tutaj istnieje motyw po prostu wzięcia tutaj tego pionka. Bo jeżeli tak i tak, to potem na końcu bije tu. No właśnie, muszę wrócić i pomyśleć teraz. Nawet, poczekajcie, a jak zagram tu i on tu, ja, i ja zbiję, on tu, ja tu, on tu, to też jest wygrana. Totalnie. Czy nie będzie remisu po hetman G2 znowu? Nie, bo to drugie posunięcie. Dobra, poświęcę hetmana. Poświęcę hetmana. Teraz. Zrobię to po prostu dla przykładu. Ok. No i on zbije to, to jest oczywiste. Tutaj po prostu jest gnieciuch straszny. On się nie rozwinie. What? Jak daje mi skoczka? Widełki nie działają, bo tu. Ostro. Co tutaj? Tu, tu. Nie. Dużo tu jest dobrych zagrań. Nie no, chyba tym. Skoczki stoją dobrze. Bardzo dużo mi tutaj pozwala, na bardzo dużo, zbijam. No tutaj bez broni, no to jest wygrana kompletnie.
Myśli, że jak już Hetmana zdobędzie, to już jest po jego stronie wszystko. No nie. Nie bójmy się oddawać Hetmana. Zdecydowanie nie. Tutaj Hetman nic nie działa. Tu się broni, tu się broni. Idziemy B7. A tak, będzie próbował grać tutaj, jasne. Może wieża D3 w sumie. On odejdzie. Może odejść, to sobie możemy zasuwać kolejnym pionkiem. G4 się w ogóle nie boję, tutaj wszystko jest bronione. Zasuwam, ale może zbić, to ja zbiję, to zbiję. I tam jest szach, potem szach i wygrana. No to tutaj. No już też do E8 dochodzimy. Bicie, bicie. Dobra. Dorobienie hetmana. To już powinno wystarczyć. Pionka czy skoczka? Pionka jednak. To znaczy tak, tutaj mam chyba szacha i szybko wygrywam, bo bicie, skoczek F6. No i mamy to. Moi drodzy, 2034 ranking. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam, łapeczki w górę, mile widziane oraz komentarz. Cześć!